Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Rafał Merski. Jako że za chwilę dziady, jesienne święto poświęcone przodkom, warto powiedzieć kilka słów na temat tej obrzędowości zadusznej związanej z okresem jesiennym. Bo jak wiadomo, obrzędowość zaduszna dotyczy pory ciemnej, zaczyna się od jesieni, przez cały okres zimy i najważniejsze święta, czyli Szczodre Gody, dzisiejsze Boże Narodzenie, a także Zapusty, czyli tradycyjne święto welesowe w lutym. I na wiosnę kończy się ten okres świąt zadusznych. Ale dzisiaj porozmawiamy, czy też chciałbym Państwu przedstawić parę tekstów na temat obrzędów jesiennych. Ale zanim przejdziemy do słowiańskich obrzędów, warto przytoczyć kilka źródeł odnoszących się do świąt zadusznych w kontekście indoeuropejskim, czyli z innych kultur. Posilę się tutaj cytatami. Pozwólcie Państwo, że poczytam troszeczkę ze źródeł. W starożytnym Rzymie obchodzono święta zaduszne w trzech terminach. 23 sierpnia, 5 października i 8 listopada. Dni te nazywano Mundus Patet, co można tłumaczyć jako Ziemia jest otwarta. Wierzono, że w tych okresach roku Ziemia otwiera się i zza światów przybywają dusze zmarłych. Miejscem szczególnym był specjalny otwór w ziemi zlokalizowany w najstarszej części Rzymu, na Palatynie. W późniejszych czasach zbudowano obok tego otworu świątynię Apollina. Do otworu tego wrzucano ofiary dla bogów podziemnych Plutonowi i Prezerpinie. W Rzymie również obchodzono święto lutowe, zwane Feralia, przypadające na dzień 21 lutego. Był to okres kończący święta zaduszne. Zaczynał się od 13 lutego, od ofiar dla duchów. Były to owoce, sól, mąka zmoczona winem, więcej fiołków. W związku z przybywaniem do świątyń duchów poskładane dla nich ofiary, świątynie były w tym czasie zamknięte. Zwracam uwagę na ten ustęp dotyczący świątyń w starożytnym Rzymie i na aspekt zamknięcia ich dla żywych, gdyż wtedy przychodziły do nich duchy zmarłych po należne im ofiary. Uczulam na ten fragment. W Grecji, tu za Witoldem Klingerem podaję, w Grecji 16 listopada obchodzono święto poświęcone poległym za Helladę. Polegało na procesji na cmentarz, na groby wojowników. Kapłan ubrany był w szaty nie białe jak zawsze, lecz w purpurowe, czyli żałobne. Mógł dzierżyć miecz. W trakcie tych obchodów składano w ofierze byka i modlono się do Zeusa i Hermesa. Zapraszano też dusze poległych wojowników na ucztę. Kapłan mieszał czarę wina, odlewał z niej trochę i wygłaszał wezwanie: ugaszczam tych, którzy legli za wolność i Helladę. W hinduizmie obchody zaduszne trwały 16 dni na przełomie września i października. Dusze zmarłych przebywające w swych zaziemskim świecie wstępują bowiem niekiedy na ziemię i biorą niejako udział w uroczystościach poświęconych ich czci. O, tą myśl zawiera już hymn do Pitaras, czyli do duchów, w 10 księdze Wedów, czyli mamy już z kultury wedyjskiej. Zacytuję: niech ta ofiara pobożności poświęcona dziś będzie przodkom, którzy wcześniej i później zmarli, którzy w powietrzu, w ziemi przebywają lub mieszkają w pięknie zbudowanych wsiach. I wezwanie do Agniego, do Boga Ognia: o Agni, przybądź wraz z tymi, którzy u bogów siedząc, pragnieniem udręczeni, oczekują ofiary i chwały pieśniowej, zacnymi, mądrymi, świętymi ojcami, co w światłości żyją. Na zakończenie zaś uczty poświęconej czci zmarłych wzywa się duchy do odejścia. Idźcie, drogie Pitaras, na swe dawne tajemnicze drogi, a nam dajcie bogactwo i szczęście i użyczcie wielkiej obfitości mężów. Czyli była ta prośba o płodność. Tu zrobimy krótką przerwę, gdyż wezwanie modlitwą duchów przodków na wieczerzę zaduszną, a także po jej zakończeniu ich prośba o odejście duchów w zaświaty jest charakterystyczna również dla kultury Słowian. Mamy zapisane te modlitwy. Najstarsza została zapisana w relacji z wycieczki do Guberni Mińskiej w tygodniku warszawskim. Wydaje mi się, że około 1840 roku.
Tego typu formułki znamy już z późniejszych przekazów etnograficznych. Zawarłem ich sporo w książce Modlitwy Słowiańskie. Zacytuję kilka. Święci ojcowie, coście od nas ulecieli, pójdźcie do nas, będziemy jeść, co Bóg dał. Święte dziady, zowiemy was, chodźcie do nas, jest tu wszystko, co Bóg dał, com ja dla was ofiarował, czym tylko chata bogata. Święte dziady, prosimy was, chodźcie, lećcie do nas. I to, co mieliśmy w przekazach wedyjskich na zakończenie uczty zadusznej, czyli to pożegnanie już duchów przodków, mamy dokładnie takie same, czy podobne, czy o tym samym charakterze z przekazów naszych przodków, czyli święte dziady, wyście tu przylecieli, pili i jedli, lećcie teraz do siebie. Czyli na zakończenie obrzędów zadusznych po prostu wzywano dusze przodków o to, by już odeszły, by świat żywych pozostał dla tych, a po ugoszczeniu duchy mogły już w spokoju odlecieć w zaświaty. Na Polesiu, tu już z materiałów późniejszych, przechodzimy na nasze tereny, tereny kultury Słowian ze zbiorów Kazimiery Zawistowicz. Na Polesiu obchodzono święta zaduszne 4 razy w roku. Pierwsze w sobotę przed ostatnim tygodniem Wielkiego Postu, nazywane Maslenica, czyli obchody wiosenne. Drugie w czwartek po niedzieli wielkanocnej, czyli tak zwany Newski Wielki Dzień. Lub we wtorek po niedzieli przewodniej Radunickie Dziady. Trzecie w Wigilię Zielonych Świąt lub Trójczyny Dziady. Czwarte w najbliższą sobotę przed lub po 8 listopada, czyli mamy dziady jesienne. Te terminy jesienne są różne, to nie jest jedna bardzo sztywna data. Przypadają po prostu na obchody jesienne, czyli na przykład w Borystowskiem czy Słudzkiem, na Grodzieńszczyźnie jesienne dziady obchodzono w sobotę przed lub po 26 października. Według wiary Poleszuka duchy zawsze są wdzięczne za jadło i napoje, im mniej realne dary są nieistotne. Dlatego z okazji świąt zadusznych gospodynie starają się przygotować potrawy, które lubili zmarli za życia. Ale wróćmy jeszcze do początku. Warto przypomnieć, że pierwsze informacje na temat obchodów świąt zadusznych i używania masek, zwanych kraboszkami, na terenach słowiańszczyznych podaje Kosmas, biskup praski w swoim dziele Kroniki Królestwa Czechów. Pod X wiekiem podaje informacje na ten temat. Także pogrzeby, które odbywały się w lasach i na polach, i korowody, które odprawiali podług pogańskiego zwyczaju na 2 i 3 rozstajnych drogach, jakby dla spokoju dusz. Także i bezbożne igry, które wyprawiali nad swoimi zmarłymi, tańcząc z nałożonymi na twarz maskami i wywołując cienie umarłych. Mamy tu więc ochronną funkcję masek nakładanych w czasie obrzędowości zadusznej, w czasie przywoływania duchów zmarłych przodków. Domyślamy się, że maski te miały chronić przed zabraniem w zaświaty tych, za którymi tęsknili ci, którzy już umarli. Czyli już X wiek mamy obrzędowość zaduszną i używanie w tej obrzędowości obrzędowych, rytualnych masek, których znaleziskach znamy z terenów wschodnich, Ukrainy i Rosji, czy u nas między innymi na terenie Opola. Dusze z Gazety Lwowskiej z 1896 roku, warto zacytować fragment, dusze zmarłych takim sposobem karmili, w rocznicę czyjejś śmierci każdy gotował, o ile być mogło, suty obiad, gdy wszystko już na stole było, rozlewano wodę pod stół, łyżki zatykano w jakąkolwiek potrawę, zapalano woskową świecę i wtedy guślarz, który zawsze na takich obrzędach przewodniczy, do duszy zmarłej przemawiał w następnych słowach. Oto, bracie zmarły, ofiaruję ci jadło i napój, przyjaciel twój i krewniak. Jedz więc i pij, ale strzeż ręki twojej, aby nie dotknęła się ani bydląt naszych, ani ludzi. Po tych słowach przysiadali do stołu i pierwszy kęs każdej potrawy dla zmarłego na ziemię rzucali. Bardzo ważny aspekt.
duchy przodków, co znamy z poprzednich źródeł, które przed chwilą cytowałem, między innymi indyjskich, wedyjskich, przynoszą płodność, ale też swoim dotykiem, swoją wolą mogą przynieść nieszczęście i śmierć, czy to wśród domowników, czy wśród chudoby, czyli dobytku żywego. Dlatego tak bardzo ważne było udobruchanie, dobre ugoszczenie tych duchów przodków. Jeszcze kilka cytatów. XIX-wiecznych oczywiście. Wszystkich świętych, dusze zmarłych, to jest z Rusi Czerwonej, dusze zmarłych potrzebujące ratunku mogą opuścić czyściec i powrócić do dawnej swojej siedziby, by odetchnąć swobodnie. Oglądnąć raz jeszcze domowe kąty, ujrzeć osieroconą rodzinę, a z pierwszym brzaskiem jutrzenki ulecieć ponownie w nieznane światy. Nie jeden też z żyjących, jak głoszą stare legendy, widział wów wieczór śpieszące pod rodzinną strzechę duchy, które zasiadały za stołem, obchodziły wszystkie kąty gospodarstwa i modliły się przed obrazami świętych zawieszonymi na ścianach chaty. Tu już mamy pięknie schrystianizowaną formę wierzeń dotyczących dziadów. I wyjątkowo ciekawa informacja, którą udało mi się znaleźć z tłumaczeń tekstów bałkańskich na temat obrzędowości zadusznej. W tym momencie bardzo nietypowe źródło dotyczące bośniackich muzułman. Bośniacy, czyli Słowianie zamieszkujący Bałkany, przyjęli islam i stanowią społeczność muzułmańską. W XIX wieku, nie wiem jak jest teraz, oczywiście dysponuję źródłami XIX-wiecznymi, zapisano bardzo fajne, bardzo ciekawe informacje na temat obrzędowości zadusznej, czyli z tych tradycji słowiańskich, które jak tradycja u nas chrześcijańska, tak samo u nas w tradycji chrześcijańskiej się za to mówiły te obrzędy, tak samo u nich w tej tradycji muzułmańskiej, islamskiej zachowały się tradycyjne, można brzydko powiedzieć, pogańskie elementy wierzeń Słowian. Bo mówimy tu o bośniakach. Nadto Mahometanie wierzą, że iż co siódmy dzień raz przed Ramadanem, dwa razy w czasie Ramadanu w nocy, gdy na minaretach palą się świece oraz co piątek wieczorem zmarły powraca do domu, zobaczyć, czy krewniacy jego żyją w pokoju i dobrobycie. Tego wieczora domy muszą być wyjątkowo czyste, czyli to samo co na naszych terenach trzeba było wyjątkowo dobrze przygotować mieszkanie. Zapalają trzy świece w domu lub też posyłają je do meczetu. Na uroczystość przyjęcia ugaszczają się wzajemnie słodkim ciastem. Domownicy muszą okazywać nadzwyczajną wesołość. Dom oświetlonym jest jasno przez całą noc i co jakiś czas okazają go kadzidłem. Jeśli zmarli, przyszedłszy do domu, znajdą w nim pokój i zadowolenie, wracają do grobu z pieśnią i weselem. Jeśli zaś domownicy są posępni i smutni, wtedy i umarli ze smutkiem i płaczem dom opuszczają. Czyli zobaczcie Państwo, jak ważne było to radosne, mimo że poważne i dostojne, ale jednak radosne, bogate ugaszczanie tych przodków, bo to, co oni widzą tutaj, to z takim nastawieniem wracają za światy. Dlatego bośniacy zachowali to wierzenie, że należy ich ugościć w sposób radosny, bogaty, i by w takim właśnie nastroju powrócili w zaświaty. Z innych źródeł, jako ciekawostki podajemy już za Sewerynem Udzielą, czyli z Galicji. Dzień zaduszny jest to jedyny dzień w roku, w którym dusze zmarłych przychodzą na ten świat o północy. Idą one do kościoła i tam się modlą. Nie jeden już widział o 12 w nocy dusze śpieszące do kościoła. Tutaj kilkukrotnie zacytuję tego typu teksty i wracamy do źródeł starożytnego Rzymu. O duszach śpieszących po ofiarę do świątyń, które w tym czasie są zamknięte dla ludzi. Przejdziemy sobie dalej. Z Franciszka Kotuli, czyli rzeszowskie. W dzień zaduszny obowiązywały różne zakazy. Nie wolno było niczego lepić z gliny, bo można było zalepić duszyczkę. Był zakaz orki, również z uwagi na możliwość skrzywdzenia wędrujących dusz. W niektórych regionach specjalnie wymontowywano z pługów żelazne płużne.
żelaza płużne. Wierzono, że o północy przychodzą do domu duchy. Oprócz dnia zadusznego, orka pola była zakazana również w Wielki Piątek. Wierzono, że w tych dniach dusze przebywają na polach. W Rzeszowskiem powszechnie wierzono, że w zaduszki dusze masowo przybywają do kościołów na nocne nabożeństwa. Mszę odprawiał duch zmarłego księdza. W dawniejszych czasach na groby przynoszono posiłki, księża zwalczali ten zwyczaj i z czasem przekształcił się w obdarowywanie chlebkami żebraków i dziadów gromadzących się pod bramami cmentarzy. Te źródła są już uchwytne w źródłach średniowiecznych z literatury starocerkiewnej, ruskiej i bułgarskiej. Już można je znaleźć w źródłach profesora Pedrozy z Uniwersytetu w Madrycie, który tłumaczy te źródła. One tam około XIV-XV wieku są już pierwsze zalecenia do wiernych, by zamiast na groby jadło przeznaczać na poczęstunki dla niedołężnych, dla żebraków, dla żebrzących pod kościołami czy bramami cmentarnymi. Już wtedy zaczyna się namawianie ludności do tego, by zmienić kult i kult przodków obdarowywanych jedzeniem, przenosić na późniejszy, rozwijający się kult tych dziadów żebrzących pod, czy proszalnych pod bramami cmentarzy, pod kościołami, którzy jakby w późniejszym okresie kultury tradycyjnej, kultury ludowej przejęli jakby funkcję duchów przodków. Ale to postępowało sukcesywnie wraz z naciskami ze strony kościoła, czy cerkwi, czy naszych instytucji katolickich. Wcześniej tak nie było. Źródła mówią, że to pod wpływem kościoła dopiero zaczęto tych żebraków utożsamiać z tymi łącznikami między światem żywych i umarłych. Wcześniej bezpośrednio na groby zanoszono te jadło i napitki i tam biesiadowano razem z przodkami. Na Śląsku, tu już mamy od Jana Pośpiecha, w dzień zaduszny na Śląsku palono świece na grobach, a także zostawiano jadło. Do potraw służących jako poczęstunek dla zmarłych należały kapusta z grzybami, krupy ze szpyrką, bryja z suszonych śliwek i gruszek. Przed wojną zostawiano na stole lub na oknie na noc resztki potraw, by dusze mogły się pożywić. By nie błądziły, zostawiano też zapaloną świecę na oknie. Czyli widzimy do wojny również na Śląsku te obrzędy prastare, które znamy ze wschodnich terenów, były żywotne. Dopiero tak naprawdę wielkie ruchy migracyjne, a także akcja zmiany cywilizacyjne doprowadziły, że również na naszych terenach, terenach zachodnich, ta obrzędowość zaduszna zaczęła się przekształcać w sposób, można powiedzieć, radykalny. Przyczyniły się do tego i władze administracyjne, cywilne i także władze kościelne. I odnośnie tych wierzeń związanych z duszami, które idą do kościoła na nabożeństwa specjalnie dla nich, w kontekście kultury starożytnej warto zacytować jeszcze Pauzaniasza, greckiego geografa urodzonego około 110 roku naszej ery. Czyli mamy tu jeszcze okres starożytny. W swojej podróży po Helladzie opisywał świątynię w pobliżu Titorei. W swoim dziele zawarł informacje o wiosennych i jesiennych obchodach świąt zadusznych. Opisał między innymi historię o tym, że pewien człowiek wiedziony ciekawością wszedł w nocy do świątyni, mimo że nie powinien tego robić. Opowiedział potem, że świątynia była pełna dusz. Dosięgła go jednak kara za tą zuchwałość. Po opowiedzeniu, co widział, zmarł. 110 rok urodzin Pauzaniasza. Przyjmijmy, że informacja pochodzi ze 150-160 roku naszej ery. Czyli zobaczcie Państwo, jak daleko sięga tradycja, że w nocy, w noc zaduszną, dusze przychodzą do świątyń. W swoim źródle były to świątynie, można powiedzieć, przedchrześcijańskie, pogańskie. Następnie wierzenia te ewoluowały do tego, że w kulcie zadusznym już w XIX, początkach XX wieku dusze idą do świątyń, ale już katolickich, czyli do kościołów. Urozmaicone to przekazem, że nawet zmarły ksiądz, duch zmarłego księdza odprawia dla nich specjalne nabożeństwo. Zobaczcie Państwo, jak żywe są te tradycje.
Zobaczcie Państwo, jak daleko sięgają obrzędy zaduszne, jakiego rodzaju syntezy źródeł możemy dokonywać, badając źródła starożytne, indoeuropejskie, ze źródłami już etnograficznymi z XIX wieku. Jak wspaniałe tradycje przechowują się nie tylko na naszych terenach czy na terenach wschodnich, ale również na Bałkanach i w tak nieoczywistym miejscu jak na przykład Bośniacy, którzy Bośnia zamieszkała przez muzułmańskich Bośniaków, Słowian, którzy zostali przeszli na islam. Tam też zachowały się tradycje słowiańskie odnoszące się do kultu duchów przodków i obrzędowości zadusznej. Także, drodzy Państwo, jak mamy źródła, które nas informują o tych obrzędach, tak kultywujmy dalej to wspaniałe świętowanie. Zapalmy świece w oknie dla błąkających się dusz. Zostawmy na noc nakrycie, talerz z jakimś jadłem, napitkiem dla tych duchów, które przybywają do naszych domów. Udajmy się na groby, zapalmy tam znicze, a jeżeli mamy taką możliwość, zostawmy też coś do jedzenia, coś do picia dla naszych przodków. To jest wspaniały kult, który opisuje nas jako ludzi związanych z pewną kulturą, z kulturą Słowian. My, współcześni Słowianie, też możemy obchodzić święta zaduszne i powinniśmy to robić. Powinniśmy to robić tak, jak robili to nasi przodkowie. Nie jakoś ostentacyjnie, ale takimi małymi gestami, jak ugoszczenie duchów przodków, jak zapalenie ognia na grobie lub w oknie, rozpalenie ognia na rozstajnych drogach, by te dusze wędrujące w tym okresie chłodu, wiatrów mogły się ogrzać przy tych ogniach w swojej trudnej, długiej, często wędrówce w poszukiwaniu swoich potomnych. Szanujmy naszych przodków, gośćmy ich w tym okresie. Witajmy ich słowami takimi, jak witali ich nasi przodkowie. Święci dziadowie, przybywajcie do nas. Prosimy was na wieczerze. To są ci, którzy pozostawili nam naszą kulturę. Dzięki nim my jesteśmy, my żyjemy. Należy im się ten ogromny szacunek. Kult przodków jest częścią integralną naszej kultury. Róbmy wszystko to, by nasi przodkowie byli z nas dumni i tak jak przekazują nam Bośniacy, z radością i śpiewem po naszych odwiedzinach nas wracali w zaświaty. Bardzo wszystkim dziękuję. Życzę radosnego świętowania dziadów, jesiennych obchodów zadusznych. Wszystkiego, co najlepsze, drodzy Państwo, wam życzę i dziękuję za uwagę. Sława przodkom!